Cześć wszystkim. No, pon 7. Dalszy ciąg Arkanum. Dobra, zostawiliśmy sobie parę rzeczy do ogarnięcia. Między innymi to. Witaj, dobry człowieku. Mamy czystą rudę. Proszę bardzo. Na razie tyle. Przygotuję nam w zamian broń za to. Dobra, poza tym pójdźmy do Risteze. Risteze, czy możesz spojrzeć na ten pierścień? GB nie wie, co to znaczy. Piskyler i Sans. Powie nam, jeżeli damy mu coś w zamian. Damy mu but. Tak. Powiedział nam wszystko, że to jest firma urzędująca w Tarancie i nas zaznaczy nam Tarant na mapie. Bardzo fajnie, możemy już się tam udać. Nie, w sumie nie możemy. Jeszcze musimy coś tutaj zrobić, zanim będziemy mogli. Sprzedajmy mu to. Tak, ten sztylet, on jest przeklęty. Co ciekawe, możemy mu bez identyfikacji mu sprzedać. Bo tak jak mu sprzedamy, się okazuje, że on jest troszkę mniej warty, niż go za niego zapłacił. No cóż, ryzyk fizyk. Czy więcej potrzebujemy tych żarników? Chyba nie. Dobra, sztylet na wszelki wypadek. I tak, może jeszcze jedną rzecz zróbmy. Wezmę sobie jeden punkt do Firearms, Gunsmithy. Zróbmy ten pistolet. To jest jedna z lepszych broni, które można na początku dostać. Obrażenia ma całkiem okej, jeżeli porównamy ją do miecza na przykład. Ma bonus to hit, plus 5. Ale ma bardzo małą prędkość. Poza tym, no, broń jest bardzo... Lubi pudłować bardzo dużo na początku gry. Więc całkiem niezły pistolet, którego można by, powiedzmy, używać. Ale nie będziemy się nim zajmować. Nie będziemy go używać. Zrobiłem go tylko po to, żeby go sprzedać z zyskiem. Dobra. I tak, coś jeszcze miałem zrobić. Zobaczmy. O, możemy jeszcze drugi zrobić. Mamy drugą tubę. To zróbmy to. Ciach, ciach. Dobra. Czy coś chcemy od ciebie kupić? Chyba nie za bardzo. Dobra. Teraz tak, pytanie. Czy ty już się nauczyłeś leczenia? Trochę tak. A na razie nie będziemy ci dawać żadnych bandaży. Dobra. W następnej kolejności, czym się chcemy zająć? Chyba pójdziemy tutaj pogadać z pewnym panem. A właśnie, czy możemy ubliżać żebrakom? Ponoć to jest dobry sposób na zmniejszenie charakteru. Znajdź sobie robotę! Chyba nie. Czy to zmniejsza... nastawienie do niego? Zmniejsza. Jak nisko możemy zejść? Czy nas zaatakuje w pewnym momencie? I... zobaczmy. Cóż, niestety nam to nie zmniejszyło charakteru. No cóż. Da się coś takiego zrobić. Skoro już tak mamy.
Ograbmy go z wszystkiego, co miał wartościowego. Przydamy to Doristeze. Dobra, jest jedna rzecz, którą chcemy jak najbardziej zrobić teraz. Momencik. Całkiem trochę było to warte. Dobra. A, jeszcze minurę mamy jedną. A sprzedaż. A, i ten kryształ. I dobra, czy coś więcej? Chyba nie. Dobra, więc tak. Mam jedną rzecz, którą jak najbardziej chcemy zrobić. Pogadać z tym panem. Kim jesteś? Mów szybko. Bla, 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 bla. Dobra. Gość nam zlecił obrabowanie banku. Więc to, że obroniliśmy bank, tak naprawdę jedynym celem, dla którego to zrobiliśmy, to było pozbycie się strażnika. Teraz obrabowanie banku jest dużo prostsze, jeżeli tego strażnika nie ma. Więc tak, po pierwsze musimy się dostać do sejfu, ale tutaj są zamknięte drzwi. Możemy próbować je otworzyć przy pomocy wytrychów. Virgil może nam próbować z tym pomóc. Albo możemy spróbować okraść tą śpiącą panią. Ostatnim razem to mi się udało dosyć prosto. A, tym razem też. Chyba okradanie śpiących ludzi z bardzo małych rzeczy wydaje się być dosyć prostym zadaniem. No, w każdym razie teraz możemy wejść. Tutaj jest nasza wypłata. Ponadto mamy jeszcze kilka sejfów. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to Virgil może pomóc nam któryś otworzyć. Jeżeli nie będziemy mieli szczęścia, to się zablokują. O, ten się zablokował, więc tego już nie otworzymy. A, ten się zablokował. Dobra. Była tam dodatkowa mała wypłata, ale nic wielkiego. Dobra, więc teraz tak. Wrócimy. Ponieważ ten gość dał nam kod do sejfu, dzięki któremu otworzyliśmy sejf. Bez tego nie byliśmy w stanie zabrać tej kasy, ale w zamian obiecaliśmy się podzielić wypłatą. Jeżeli nie oddamy mu jego części kasy, to on zawiadomi władzę i całe Shrouded Hills będzie nas nie lubiło. Świetnie. Dobra, wpłynęło nam to na charakter. Dobrze. No i dobra, czy jest jeszcze jakakolwiek rzecz, którą chcemy tu się zająć w Zamglonej Wzgórzach? Chyba jesteśmy gotowi iść sobie stąd. Oczywiście iść nie jest takie proste, ponieważ jak pamiętacie, jedyna droga wyjścia z miasta jest zablokowana przez bandę oprychów. I zaraz się tym będziemy musieli zająć. Przy okazji ta pani chyba mogłaby nam zidentyfikować ten sztylet, który tam wcześniej mieliśmy, ale ma za drogie rzeczy, więc nie ma sensu z nią gadać. A ta sprzedaje trochę magicznych rzeczy, ekwipunku i tak dalej. Dobra, lokanie mądry. Dzień dobry. Kim jesteś? Witless. Tak, on, z Lucanem jest taka rzecz, że on cały czas myli słowa. Mówi coś, co nie ma pojęcia, na czym, o co w ogóle mówi. Muszę przejść przez most, panie Witless. Jaka jest opłata?
Możemy się jakoś inaczej dogadać. Może jest jakiś sposób, jak mogę pomóc. Okazuje się, że lokalni ludzie nie za bardzo lubią gościa, który blokuje jedyne wyjście z miasta, więc postanowili zrobić drugi most. I mamy coś z tym zdziałać. I to jest nasza druga opcja wyjścia, jakby. Tak, ten drugi most nie jest jeszcze dokończony. Zebrali póki co materiały do jego budowy. Więc wystarczy, że zajmiemy się tymi materiałami i to będzie wszystko dla Lucana. Jak zajmiemy się tymi materiałami, tutaj są, i to zabezpieczy, powiedzmy, biznes Lucana. Dobra, jeden dynamit powinien nie wszystkie wysadzić bez problemu. Dobra. Nie taki był. Nie taka była umowa. Nie chcę. Znaczy, moglibyśmy je potem dokończyć atakując je bronią, ale atakowanie rzeczy bronią psuje jej wytrzymałość. O dobra, teraz się udało. Na przykład Virgil zaatakował. A może nie? Zdawało się, że Virgil dokończył tą maszynę parową mieczem. Powinien być uszkodzony, ale wygląda na to, że nie jest. Dobra, nieważne. Materiały zniszczone, wróćmy do Lucana. Dobra, panie Witless. Robota zrobiona. Zniszczyłem materiały. Really? Splendid. Dobra, czy on coś tutaj jeszcze mówi ciekawego? You might just take a good fit. Że mogę być dobrym, całkiem niezłym złodziejem. Że ma dla nas informacje, jak możemy stać się złodziejem. To byłoby bardzo miłe. Bla, 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 bla. Jest jakieś podziemie złodziejcze. To jest dużo organizacji, bla, bla, bla. Jedna z tych grup jest znana. Dobra, bla, 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 coś tam mówi, że się że roboty, że różne zadania one nie koordynują, żeby dwóch złodziei nie zajmowało się tą samą robotą. Dobra, idź do Tarantu. Any casual inquiries in the local taverns should get you some information. Okej. Okay. Czyli w tawernie powinniśmy dostać jakieś informacje, jak się dostać do podziemia. To bardzo miłe, Lucanie. I możemy teraz iść. Mamy jednak z tym jeden problem. Ponieważ Sogowi przydałaby się zbroja. Taka jak jego towarzysze mają. Ponadto Lucan ma jeszcze coś innego, czym jesteśmy zainteresowani. Więc tak. Zmarnuję jeszcze jeden punkt na rzucanie. Mam nadzieję, że jeden punkt rzucania troszkę nam pomoże. Więc co zamierzamy zrobić? Dobra.
Lokan, przyjmij ode mnie ten granat, chociaż jego ogry chyba byłyby bardziej zainteresowane. Dobra, tamten jeden jest oszołomiony. Spróbuj tego jeszcze oszołomić. Dobra, super. To powinno nam ułatwić robotę. Oła. Tak, one trochę bolą. Z tych kilka tur oszołomienia na pewno bardzo się przydało w tej walce. Dobra. Dzięki tym dwóm granatom i Sogowi walka była bardzo prosta. Dobra, zajrzyjmy, co ty tu masz. Jakieś nieciekawe rzeczy. Miedziany pierścień, to się nam przyda. Jakiś mundur. Dobra, ty masz stary topór, to się nam nie przyda. Zbroja się na to przyda Sogowi. Ty masz starą buławę, to też jest mało warte, ale zbroję weź sobie, Sok. Dobra. I tak, to jest jeden zamknięta beczka. Nie wiem, jak beczkę można zamknąć. Możemy spróbować ją otworzyć. Zastanawiam się, czy jeżeli tobie damy lockpiki, to czy to pomoże tobie? Jakbym teraz próbował zrobić lockpicking, nie, bez tych nie mogę. Dobra, nieważne. A spróbujmy jeszcze parę razy. Nie mam zbyt dużych oczekiwań co do zdolności Virgila do otwierania. O, udało się. Część do rewolwera i trochę kasy. Dobra. I tak. Virgil, czy chcesz ten nowy mundur? Nie. Ale chyba jest trochę lepszy od Quality Robes. Tak, więc Quality Robes teraz będzie na sprzedaż. Ten, to nam się przyda za to. Dobra, ty potrzymaj. Zapasową zbroję chyba sprzedamy, chyba nie potrzebujemy w żaden sposób dwóch. Dobra. Na razie brama otwarta. Możemy uciekać z zapchlonych wzgórz. O, dzień dobry. Kogo my tu widzimy? Mr. Radcliffe, czego potrzebujesz? Wiesz, że mam coś należącego do Prestona. Pierścień. Chciałbym bardzo go mieć. Niestety go nie mam. O, to bardzo szkoda. Dobra. Gość miał trochę niezły poziom, ale nas było trochę więcej i mieliśmy trochę bardziej mięsiste argumenty. Trucizna, notatka i oczywiście molchańska ręka. O, wezmę buty. Mogą się przydać na sprzedaż. Dobra, notatka. Zephyr rozbił się przy zapchlonych wzgórzach. Zabij Radcliffe'a, jeżeli nadal żyje. Okej. On się chyba podej... Tak. Preston Radcliffe. Tak, on się podawał za... On się podawał za brata czy rodzinę tego gnoma. Co oczywiście nie było prawdą. Dobra, gdzie się teraz chcemy udać? Mamy kilka miejsc, w których możemy coś załatwić.
Ale chyba najpierw udamy się do Drenholm, stolicy Kumbri. Przy okazji możemy być zaatakowani parę razy przez lokalsów. Walki losowe podczas przemieszczania się na mapie na początku mogą być dosyć groźne. Jeżeli wyskoczy na nas jakiś niedźwiedź i będziemy mieli pecha, to raz mi się zdarzyło Virgila stracić w takiej walce. O, albo likantropa. Gdzieś tutaj jest jakaś jaskinia, którą możemy też zwiedzić, tylko trzeba będzie ją poszukać. Dobra, po pierwsze chcemy tutaj znaleźć tą Sarę. Możemy zaglądać również do śmietników. Tego potrzebujemy. Dobra, czy masz coś ciekawego? Masz paliwo, z którego moglibyśmy zacząć robić mołotowy nasze. Aż pociski, dosyć dużo. A poza tym chyba nic nas nie interesuje. Możemy wziąć od ciebie trochę więcej saletry. Wiecie co? Zastanawiam się, że jest chyba dobry moment, żeby zacząć magazynować zapasy pocisków. Więc tak. Zobaczę jeszcze raz, czy na pewno dobrze patrzę. Wybuchowe? Tak, to jest z wybuchowych. Dobra. Więc tak. Wybuchowe, mołotow. I teraz pociski. Dobra, ciekawe, ile jedna partia nam daje. 55. Ciach. 50 pocisków. To całkiem sporo. Dobra. Dzięki temu powinniśmy mieć zapas na pewien czas. Dobra. Nie zamierzam póki co jeszcze chyba iść w strzelectwo. Mam jeszcze inne kilka ciekawszych rzeczy, które chciałbym póki co rozwijać. Mamy kilka punktów wolnych, ale... Tak. Właśnie, chciałbym zrobić ten Charged Ring. Do tego potrzebna kapasitor. Czy masz coś takiego jak kapasitor? Nie. To trzeba znaleźć w sklepie technologicznym. Dobra, póki co masz te rzeczy. Nie chcesz dobrych butów kupić? Dobra, a czy masz kółko na klucze? Nie masz. Dobra. To nieważne. Na razie nic więcej od ciebie nie potrzebujemy. Chociaż mógłbym też zacząć robić mołotowy, gdybym kupił od niego paliwo. Może zróbmy tak. Dobra, skoro i tak już mam ten schemat. Tutaj są mołotowy. Obrażenia 3 do 15. Obrażenia ogniste 3 do 15. Mogą się przydać niedługo. Dobra. Dobra. Mamy kilka osób tutaj do znalezienia. Czy ty jesteś Sarą? Kim jesteś? Lianą. Ciebie nie potrzebujemy. Ale jest chyba mistrzynią rzucania. Z tego co pamiętam. Dokładnie nie pamiętam, gdzie są te osoby, których szukamy. O, ciebie szukamy? Chyba? Nie, ty jesteś chyba Sara. Kim jesteś? Sara Tun. Czy wiesz o Bessie? Szukam sposobu, żeby wyzwolić duch twojej matki. Twój brat jest niepocieszony. Zaoferowałem mu pomoc. Mój brat niepocieszony. Powinien być szczęśliwym psem, bla bla bla.
Powiedział, że go nie lubisz. Kopalnia została przypisana temu bratu, a potem on ją sprzedał z Birą Starantu. Ona się zabiła przez to i teraz przez to nawiedza kopalnię. Bla 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 bla. A teraz to teraz jest właścicielem Stanton Importers Lionshead Circle Tarant. Dobra. To tyle, co o nich potrzebujemy. Dobra, tu jest pub. To jest ciekawy gość. Kolejny żebrak na 20 poziomie. Dobra. Szukamy kilku osób. To jest pan, z którym prędzej czy później zagadamy. Ten gnom, ale nie teraz. Dobra. I'm trying to enjoy the drink and you have come here and bother me. I think that's not very rude of you. We're going to have be taught a lesson. Co, możemy po prostu tak odpowiedzieć? Może nas zabije. Gość jest trochę zbyt silny. Dobra, to może w takim razie nie wkurzajmy póki co tego gościa. Zajmijmy się tym, co rzeczywiście po co tu przyszliśmy. Szukamy pewnej panny. Nikogo nie ma. O, jakiś kupiec. Coś od ciebie nie. Generalnie grając z technologiem zagląda się do każdego kosza, jakiego się napotyka. Czy masz coś ciekawego? Ma trochę rzeczy. Ale nic, na co póki co chciałbym inwestować. Moglibyśmy rozejrzeć się jakąś zbroją dla Virgila, ale zbroja by go tylko póki co spowalniała. Dobra, pytanie. Pokażcie mi mapę miasta. Dobra, tam są jeszcze dwa domy, do których możemy zajrzeć. Dobra. Kim ty jesteś? Bla bla bla. Chyba pamiętam ten quest. Albo i nie. Jakiś gość imieniem Archibald w dokach. Są w ogóle jakieś doki? Jakieś są. Dobra. Ale na razie nie tym się mamy zająć. Szukam jednej panny takiej. Też nie tu. Nie by było, gdybym wiedział, gdzie mieszka, ale cóż. Czy do tych domów zaglądałem? Chyba nie, może gdzieś tutaj mieszka. Momencik, musimy się jeszcze szybko przejść po tych domach. W końcu ją znajdziemy. W tych domach już byłem, to nie. Może tutaj?
Tutaj mamy, charcoal się przyda. Large pipe, nie wiem czy jest do czegoś nam potrzebna, ale wezmę na wszelki wypadek. Czy mi jak coś, z czego jakąś broń można zrobić? O, ciebie szukaliśmy. Czego chcesz? Witaj, kim jesteś? Co robisz w Drenholm, Jayma? Jakie leczenie oferujesz? Co chcesz zrobić? Jak twoje studia? Chcę ją nakłonić, żeby do nas dołączyła. Tylko nie wiem, co dokładnie trzeba powiedzieć. Że mam za mały poziom, żeby dołączyła? Northern Inland East of Town. Dobra, muszę to sprawdzić. Dawało mi się, że powinniśmy móc ją dołączyć do drużyny. A z jakiegoś powodu nie chce do nas dołączyć. Może dlatego, że jesteśmy źli. To by było przykre. Trochę miałem nadzieję, że do nas dołączy. Byłaby dla nas dobrym leczynikiem. Dobra, poszukajmy jeszcze tego gościa Archibalda. To chyba ten gość. Bernard, nie. Czy w dokach będzie? Nie pamiętam dokładnie już tego zadania. Może będę musiał to sprawdzić później. Może gdzieś w którychś z tych domów jest? Nie tutaj. Jesteś Archibald? Tak. Gladys przysyła. Mówi, że masz jej pierścień. Nie oddam jej nigdy pierścienia. Jeżeli przyjdziesz tutaj ponownie, mój syn Bernard cię złoi. Dlaczego jesteś taki okrutny? Nie chcę odpowiedzieć. W każdym razie nie możemy go zabić. Aż mimo tego, że on ma pierścień tej lady, to jeżeli go zabijemy, to lady się na nas oburzy i nic nam to za dużo nie da. Dobra, jest jedna rzecz, którą jeszcze chcemy w Drenholmie zrobić. Zagadać do lokalnego lorda. Może zapiszę na przypadek, gdyby go przez przypadek oburzył. Dobra, zlecił nam udanie się do Czarnokorzenia, żeby odebrać tam podatki. Generalnie może nie powinniśmy być tym za bardzo zainteresowani, ponieważ pomaganie mu królowi zebrać podatki brzmi jak dobra rzecz. W każdym razie
to w przyszłości będzie prowadziło w zakończeniu do paru złych rzeczy, więc zajmiemy się tym zadaniem. Dobra, ale zanim to zrobimy, poszukajmy jeszcze tej jaskini wilków. Że musimy dopakować jeden poziom, żeby Jaina się do nas dołączyła. Naprawdę nie chciałbym teraz zmieniać jakby ścieżki. Naszego buildu. Ancient Maze, tam chyba możemy zajrzeć. Dobra, przyjrzyjmy tutaj jeszcze okolice. Nasi przyjaciele wszystkim zajmują się, zanim w ogóle dojdziemy do... Dobra, Wolf Cave, to chcieliśmy znaleźć. Dobra, to może stop. Dobra, z tego co pamiętam, to chyba tutaj nie powinno być nic poważnego. Tylko kilka wilków. O, dynamit zawsze się przyda. Dobra, kolejny pistolet, który będziemy mogli zrobić. I dobra, i trochę szczurów. Dzięki za pocieszenie, Virgil. Dobra. Ogrze, potrzymaj mi ten w przyszłości pistolet. Niż szkielet. Tego nie pamiętam. Dobra, to było niespodziewane. Dobra, załatwmy to w takim razie inaczej. Niech moi ludzie, którzy nie są odporni na czary, niech zaatakują jako pierwsi. Dobra, możemy kontynuować. Dobra, i tak. Nie wiem, czy trucizna może nas zabić. Może. Dobra. Więc zróbmy to tak. Wy zaatakujcie. Dobra, i tak. Odtrójmy cię. Może tak, dajmy Virgilowi trochę many. Nie tak to miałeś użyć, Virgil. Dobra, tak lepiej. No, niektóre potwory tutaj. Ogólnie trochę problemów sprawić. Dobra, strzał nie potrzebujemy. Szkielet. Lockpicks. I rękawice. Rękawice wezmę dla siebie. Dobra, a te lockpicks dam Virgilowi. Dobra. Wyjdźmy na zewnątrz. Virgil nas trochę poleczy. Dobra, co mamy tutaj? Dużo wilków. Dobra, to chyba byłby dobry moment, żeby przetestować nasz koktajl Mołotowa.
Zobaczmy, jak to zadziała. Okej, pouszkadzało parę tych. Zabiło matkę. Dobra, małymi się już powinniśmy zająć bez problemu. Powinniśmy. Dobra, powinniśmy. Jak bardzo nie są ranni? Ciekawe, czy Mołotow zabije Virgila. Being hit inadvertently hurts as much as being struck purposely. A, dobra. I've been seriously hurt, sir. Please help me. Dobra, to sprawia więcej problemów niż przypuszczałem. Dobra, czy coś jeszcze możemy z nimi zrobić? Za bardzo nie. Dobra, no to chyba spróbujmy. To nie był najlepszy rzut. Dobra, a teraz... Chyba się skupią na mnie, co? Może niekoniecznie. Dobra, Sok, weź się do roboty. Jesteśmy otoczeni przez wilki. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Małe wilki potrafią dogryźć. Dobra. Mam jeszcze jeden Mołotow. To nie były najlepsze rzuty w historii rzutów. Mamy cię na odległość uleczyć? Nie. Dobra, Virgil nie żyje. O, podleczył się. Albo i nie. Dobra. Chyba musimy to na razie zostawić. Wygląda na to, że naszym obecnym poziomem mocy... Dobra, wiecie co, dajcie mi może jeszcze jedno podejście. Jeżeli będziemy mieli trochę lepsze rzuty, to powinno nam to jako tako pójść. Dobra, niech się skupią koło nas. Kiedy są w zasięgu ręcz, to te rzuty nawet nam wychodzą. Może jeżeli musimy rzucić Mołotowem na jakikolwiek inny zasięg. Dobra, to był całkiem niezły rzut. Okej, okay. Jesteśmy już mniej więcej w momencie, w którym powinniśmy sobie dać radę. Okej, okay. Nie miałem dużego oczekiwania do tych Mołotowów, ale wygląda na to, że działają świetnie. Super, dzięki Virgil. Dobra, czy coś tutaj mamy jeszcze? Ciekawie wyglądają te rzeczy.
Będziemy musieli się nim przyjrzeć. Stary miecz, dobre buty. Dobra, czy ty chcesz mieć dobre buty? Weź. I trochę złota. Dobra. Te rzeczy się zaopiekujemy nimi. Nie wiem, czy ten miecz nie jest jakoś przeklęty, czy coś. Będziemy musieli to sprawdzić, ale wygląda ciekawie. Czasami takie rzeczy właśnie poznajdowane w ruinach po prostu okazują się być przeklęte i niewarte. Lepiej wyglądać niż rzeczywiście działać. Dobra, mamy 7 poziom. Wróćmy jeszcze do Jane'y szybko. Zobaczmy, czy teraz zechce do nas dołączyć. Dobra, chcemy poczekać do rana. Mamy minus 23 z jakiegoś powodu. Nawet nie wiem dlaczego, czym sobie na to zasłużyliśmy. Okej. Nie dołączy, bo jesteśmy zbyt źli. Dobra. Może postaram się jakoś to inaczej zrobić. Gdybyśmy pogadali do niej, zanim straciliśmy dużo charakteru z jakiegoś powodu, to pewnie byłaby... pewnie by do nas się dołączyła. Ale teraz nie chcę tego zrobić. Dobra, pokombinuję to. Możliwe, że będę musiał pozmieniać trochę linię czasową, bo bardzo mi zależy na to, że dołączyła, bo potrzebujemy kogoś, kto jest w stanie leczyć nasze antymagiczne dupsko. Dobra, póki co to tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.